Aleksander Matusiński, trener kobiecej kadry 400. Ja go oceniam bardzo nisko. Dla mnie jest to amator, to nie jest fachowiec. Przecież fachowiec to by wiedział, znał warunki dyscypliny, której prowadzi, w której uczestniczą jego podopieczni. A weźmy taką olimpiadę i on tam nie przeczytał regulaminu. Nie przeczytał regulaminu, nie wiedział, ile zmian można zrobić, bo dowcip polega na tym, że jak się zdobędzie medal na igrzyskach, to potem my wszyscy płacimy sportowcom od 35 roku życia emeryturę sportową. O tym się nie mówi, o tym właśnie, o tym się nie przypomina, ale my płacimy sportowcom emeryturę. No my nie, nikt się nas nie pytał, czy my chcemy płacić sportowcom emeryturę, ale im płacimy, czy chcemy, czy nie chcemy. Więc chodzi o to, żeby tych, którzy się załapią na emeryturę, bo jak najwięcej. Więc wtedy, jak ktoś startuje w półfinale i w finale, to też startuje w półfinale, a w finale nie, też dostaje medal i dostaje emeryturę. Dlatego nasze panie kombinują, żeby startować jak najwięcej. No i trener, który nie przeczytał regulaminu co do liczby zmian, które można zrobić, jest dyletantem, jest amatorem. No jest amatorem. Ból głowy. No musi mieć ból głowy. Sztafeta w rozsypce. I to jest piękne. To jest też przykład sztucznej inteligencji. Trzeba będzie przechytrzyć rywalki. Ciekawe, jak się w sztafecie 4 razy 400 przechytrza rywalki. To jest przedłużony sprint. Tam się biegnie praktycznie na całą prędkość. Można trochę rozłożyć siły. Można... Chyba, żeby... udawać, że wiem, można udawać, że się zgubiło pałeczkę i wtedy zawodniczka schowa pałeczkę pod koszulkę, będzie biegła bez pałeczki i wtedy przeciwniczki będą myślały, że one zgubiły pałeczki, zwolnią. No to można tak przechytrzyć. No co jeszcze można? Proszę bardzo. W ostatnich miesiącach ze składu wypadły Justyna Święta, Ersetycz, Iga Babgar-Witan i Małgorzata Hołub-Kowalik. No akurat Małgorzata Hołub-Kowalik spodziewa się dziecka, ale wszystkie trzy panie, w tym pani Kiełbasińska i pani Kaczmarek, są we wojsku i biorą pensję. Z dobrze poinformowanego źródła, bliskiego jednej z tych zawodniczek, dowiedziałem się, że zawodniczka z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dostałaby mniejsze pieniądze niż z wojska, no więc... Dla mnie, jeżeli ktoś bierze pieniądze z wojska, a w tym wojsku nie pełni służby, nie bierze udziału w szkoleniu i jest poza służbą mnóstwo, większość czasu, bo nie wiem, pewnie przychodzi tylko po pieniądze, łamie siódme przykazanie. Łamie siódme przykazanie i to nie jest spryt, to nie jest mądrość, to jest po prostu nieuczciwe. Ale dzięki temu, że zawodniczka bierze pieniądze, nasze pieniądze poprzez wojsko, to więcej pieniędzy jest do podziału w Związku Lekkiej Atletyki, bo można kolejnym zawodniczkom dać tak zwane stypendia. A stypendia są ważne. Jest kadra. Znam taki przypadek, że te zawodniczki też 400 metrów, no może przez płotki. Młoda zawodniczka wygrała kilkanaście lat temu Mistrzostwo Polski na 400 przez płotki. No nie było Anny Jesień, co prawda nie było. I było sprawozdanie, pamiętam, bo obserwowałem to sprawozdanie tekstowe na stronie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i tam normalnie w każdej konkurencji, a tu się tekst. Nie było pięciu najlepszych zawodniczek i dlatego ona wygrała. No coś to jest skandaliczny zapis, bo nieobecni nie mają prawa racji. Nieobecni nie mają prawa racji. Regulamin mówił, że za Mistrzostwo Polski zdobywa się klasę mistrzowską. No zdobywa się klasę mistrzowską. I regulamin drugi mówił, że jak ktoś ma klasę mistrzowską, z automatu wchodzi do kadry. I tego samego dnia? Tego samego dnia regulamin powoływania kadry zniknął ze strony Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, mimo że tam szefem wyszkolenia był trener tej jednej zawodniczki, która wygrała Mistrzostwo Polski. No tak, tak to się dzieje. Szczegółów nie podaje, natomiast dwie zawodniczki były w kadrze, które przez dwa lata co najmniej nie biegały. Jedna o takim krótkim nazwisku, co miała jedną samogłoskę i, a druga, która tak nosiła takie nazwisko jak trener, nomen omen, sztafety męskiej 4x400, męskiej.
I to się wiąże, bo po prostu tam, jak to się jest w kadrze, to może pojechać do ciepłego kraju w zimie, do Algierii czy do południowej Francji, Font-Romé, i tam poprzebywać miesiąc, czyli szykować siły tam takie. No i tu zobaczymy, no po co one mają startować, skoro biorą pensję z wojska za. A natomiast uwaga, no nie mogą zakończyć kariery, bo karierę ma we wojsku są dlatego, że są w kadrze. Więc w kadrze muszą mieć kontuzję albo tam inną rzecz i wtedy, no czytamy, no aniołki są w rozsypce, no Anna Kiełbasińska zerwała ścięgno. Zerwanie ścięgna jest błędem w treningu, jest przeforsowaniem organizmu podczas treningu czy zawodów. Dobry trener prowadzi zawodnika, obserwuje jego możliwości i nie leci do przodu, do przodu, do przodu, tylko trenuje tego zawodnika, ile on może, do jego możliwości. No ale to... Ale co to? Pani Iga Baumgart to w ogóle jeszcze ma emeryturę wojskową, już ma wyrobioną, bo już jest w wojsku ponad 15 lat, podobnie jak była pani minister sportu. Bo to tak... Bo po 15 latach we wojsku się dostaje. Ja się o tym dowiedziałem przypadkiem kilka temu, kiedy pani Justyna Święter-Setycz pochwaliła się, że nie zarabia pieniędzy w diamentowej lidze, więc dostała etacik we wojsku. Tu można powiedzieć, to wszystko jest na stronie Wikipedii, można doczytać, że one były, na przykład pani Justyna była przeszkolona w obronie przeciwlotniczej, a trafiła do jednostki inżynieryjno-chemicznej. No więc to, jak widzimy, tam taka jakaś taka dziwna druga specjalność. Na ten moment pewniakiem jest Natalia Kaczmarek, najszybciej biegająca. Wybiegała, 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 wybiegała. No i... No tak, no. A dlaczego się przerywa start? No czasami się przerywa start, jak się boimy kontuzji albo kontroli. Kontroli. Więc nowe zawodniczki wyjdą. I Aleksander Matusiński. Najtrudniejsza sytuacja w ostatnich latach. No nie najtrudniejsza, no. Nie najtrudniejsza. I co on mówi? Proszę bardzo, on tu też błysnął inteligencją. Zdecydowanie tak, ale będziemy walczyć. Trzeba na to spojrzeć z innej strony, bo to jest szansa dla innych dziewczyn. I to, co to znaczy szansa? To znaczy, że te inne dziewczyny do tej pory były blokowane. Do medali, do stypendiów. Szansa. Jak te będą musiały wrócić, to te inne dziewczyny stracą swoją szansę. Mają one szansę się pokazać i sprawić przed przyszłym sezonem. No właśnie. Dzięki temu będę wiedział, czy mogę na nie stawiać ważny bieg. Ja myślę, że trener to powinien na bieżąco wiedzieć, kto jest dobry, a kto jest słabszy. No. Dla mnie to będzie ważna informacja w kontekście przyszłego roku. Nie, to nie wiem, czy to jest kontekst przyszłego roku, ale takie trudne słowo warto, może mają szkolenia w Polskim Związku Lekkiatyki trenerzy, że jak dają wywiad, to żeby coś tam pisać. Trener liczy, że jednak w przyszłym sezonie będzie miał do dyspozycji Święter-Setycz, a także Baumgart, Witan i Hołub Kowalik. No przepraszam bardzo. No i Kaczmarek, i Kiełbasińska, i gdzie te młode? I gdzie te młode? I gdzie te młode wejdą? I to najpiękniejsze zdanie. W tym roku będziemy musieli przechytrzyć rywalki taktyką. Taktyką. No i potem jeszcze trochę takich, ja bardzo ciekaw jestem, tu bym poprosił właśnie o rozwinięcie, jak będzie, jakie są możliwości przechyt, chyba psycholożka konsultowała ostatnio pana Matusińskiego, no bo to zostawmy to. Cieszę się z powrotu Patrycji, bo to szalenie waleczna dziewczyna, może dlatego, że szybciej biega. Zawsze się sprawdzała w sztafetach, sprawdzała się. No zostawmy to. Także tu, no bo tu zaraz czytamy, że to już pewne. Polska sztafeta wystąpi bez Natalii Kaczmarek. No przecież Natalia Kaczmarek się może zmęczyć. Wszystko podyktowane programem imprezy. Co prawda dotyczy to sztafety 4x400 mieszanej. Ale jak będzie z kobiecą, to też nie wiadomo. To też nie będzie wiadomo. No dlaczego?
bo nie będę biegała w sztafecie mieszanej. Nie da się pogodzić tego startu z rywalizacją indywidualną, jeśli chcę w niej myśleć o wysokim miejscu. Dlaczego się nie da? Irena Szewińska w Pucharze Świata w ciągu 2 dni, a nie tam tygodnia, reprezentowała Polskę w skoku w dal, czasami w skoku wzwyż, w biegu na 100 metrów, na 200, w sztafecie 4x100, nie było sztafety 4x400. Proszę bardzo, uzasadnienie. Zapewnie biegalibyśmy w finale, a to oznacza, że miałabym nieprzespaną noc, bo zawody późno się kończą. Czyli co się robi po biegu? Nie idzie się spać, nie ma regeneracji, chyba nie ma jakiejś rozrywki, zabawy, tańca, radości. Tymczasem rano są eliminacje na 400 metrów. Prędzej czy później zapłaciłabym za brak regeneracji. A masażysta, a sauna, a wytrenowanie, a poza tym eliminacje na 400 metrów to jest łatwiejszy bieg, można pobiec wolniej. Wolniej można. W Budapeszcie pierwszego dnia eliminacji mieszanej, a wieczorem o 21:47 finał. Następnego dnia 9:35 ruszają eliminacje w biegu na 400, a eliminacje mogą trwać pół godziny. Wcale nie trzeba być o 9:35, można być o 10. Natalia na pewno nie pobiegnie w sztafecie mieszanej. No po co ma biec? No po co ma reprezentować, no, Polskę, polską reprezentację? Po co ma reprezentować? Wystarczy, że bierze pieniądze z wojska, może jeszcze z czegoś. Bo Natalia też jest we wojsku od niedawna. Ten sam problem dotyka jednak całego świata. Tak ułożony jest program mistrzostw, czyli okazuje się, że niespodziewanie wszyscy mają te same warunki. A gdzie są nasi wybitni działacze lekkoatletyczni? Czemu nie interweniują w sprawie tego programu? Nic nie stoi na przeszkodzie, by Kaczmarek wystąpiła w kobiecej sztafecie 4x400. No, nic nie stoi, ale czy wystąpi? Piękno. Pięknie. No to a tu proszę. Trener Marek Rożej z Natalią Kaczmarek. No ten trener Marek Rożej, który nosi to samo nazwisko, co ta zawodniczka na 400 Płotki, która przez 2 lata była w kadrze, a miała kontuzję. No i to jest przypadkowa prawdopodobnie zbieżność nazwisk. To jest coś nieprawdopodobnego. Mam bardzo niedobre uczucia. Nie podoba mi się to, że siódme przykazanie. Nikt czym się nie. I to nie usprawiedliwia, że w tym łamaniu siódmego przykazania też władze biorą udział, że tak za komuny było. Do mnie to nie przemawia. Nie można brać pieniędzy za pracę, której się nie wykonuje. I tyle.